Już od razu mogę powiedzieć pierwszą ciekawostkę, że intensywna woń, która już przy otwieraniu paczkomatu odezwała się. Tak. Siemano, siemano, z tej strony Algierdano. No i dzisiaj porozmawiamy o pewnym górskim wyrolu, Sławomirze. I o jego fetyszu względem podlaskich meneli. Tutaj widzicie fragment, gdzie dostał paczkę od majora i taki podekscytowany już mówi, że ten zapach szkolnej było czuć już w paczkomacie podczas wyjmowania paczki. Zapewne dla wielu z was jest to bardzo dziwne i wręcz można powiedzieć, to jest chore, ale pamiętajcie, że mamy do czynienia z człowiekiem, który trzymał rzeczy otrzymane od majora w torebce strunowej. Nie uciekł zapach, prawdopodobnie inhalował się tymi zapachami co jakiś czas, dlatego trzymał w takiej koszulce, by utrzymać ten specyficzny zapach, co zaraz pokażę. Jeszcze jako ciekawostkę wam podam, powiem, a nie podam, że ja to trzymam w takim, w takiej koszulce, gdzieś tam w szafie i jak to dzisiaj otwierałem i powąchałem to dalej i nadal czuć ten specyficzny zapach fajek zmieszany z różnymi takimi. No, to jest właśnie ten specyficzny zapach szkolny. On jest zamknięty tu w tej. Bo koszulka też tak było czuć, ale koszulkę nie trzymałem w żadnym. Koszulkę czerwoną, sportową, tą co na mistrzostwa miał taką koszulkę, to ja tego nie trzymałem gdzieś szczelnie zamkniętego i w związku z tym ten zapach się zatracił. Ale nie tylko rzeczy majora interesowały tego górskiego zwyrola, a również rzeczy bezdomnego Mario, co pokazał, zwiedzając jego miejscówkę w krzakach, oczywiście w towarzystwie zaszczanego Menela z Boboli. Leży wszystko. Koszulki jakieś, ja pierdzielę. Ja on w tym chodził? Dwa dni. Ładna. Kolejny raz słychać w głosie podniecenie na myśl o koszulce, którą nosił bezdomny Menel. Ale to nic w porównaniu z podnieceniem, jakie pokazywał podczas spotkania z bezdomnym Menelem. Mario? Mario? Ja. Nie wierzę. No ja. Dzień dobry. Cześć, Mario. Mam prośbę, proszę już... Oczywiście, że tak. To, co ty tu dzisiaj robisz? Ty no... Zbieram, wiesz, na jedzenie. To ja ci kupię, tylko ten. No dzień dobry. No, siema. Fiona. Ale ja cię spotkałem, chłopie. A ja teraz nakręcam. To idziemy do sklepu. Gdzie masz ten sklep najbliższy? Ze sklep jest tutaj, ale... Ale powiem ci szczerze, że... nie będę oszukiwać, chcemy chociaż z bójkę, żeby na browara. Ale to nie ma problemu, tylko pokaż mi sklep. Tutaj, ja. Ale mogę nagrywać? No oczywiście, że tak. Tak to wygląda. Ja już mniej więcej widzę, co tu jest. O. To jest Pleasure Ring, czyli sami wiecie, o co chodzi. Mam. Ale plomby są nienaruszone. Tylko trzeba się będzie zastanowić, co ja z tym zrobię. No możesz to wykorzystać ponownie podczas niezapomnianych chwil, podczas nocy z bezzębnym, narkomańskim warzywem w pokoju hotelowym, gdzie siedzieliście sobie w majtkach i mieliście zaścielone tylko jedno łóżko, a ty latałeś za nim nawet do łazienki. To chyba znasz. To zawsze 5 zł będzie jazda. Super. Ktoś zrobił fajnie. Majer popiera. Pewnie, że tak. Będzie jazda. Thank you.
uciekł nam Majer tutaj. Nie, nie będę pokazywał twarzy, bo jest RODO. Ale Majer poszedł do kibla palić papierosy. O. Nie, a tutaj. Nie boi się, że tu jest czujnik papierosów. No, będzie palił papieros. Nie boi się. Okno jest otwarte. Gdzie tu masz okno? Tam. No, w pokoju. Dobra, idę. Warto również przypomnieć, co proponowałeś podczas libacji świętej pamięci Jankowi RODO. No. Siadaj tu. Co? Siadaj tu, dlatego tyle, żebym puścił streama. Babek. Babek. Tak? Daj mi do drzewego. Dobra. Kurwa, Janek, zliżasz śmietanę z chuja? Ty jesteś sławny. Wierzę o tym. Miałem okazję jako jeden z nielicznych wyspać się na łożu Majera. Warto również wspomnieć o tym, jak zakradałeś się pod okno pary ze szkolnej, by posłuchać ich kłótni. Patrząc na twoje zwyrolskie ciągutki do Meneli, zastanawiam się, po co ci ta kobieta, którą masz? Po to, żeby nie gadali na wiosce? Tysiące wyświetleń. O kurwa, jak wyglądasz, pojebało cię. Czyś z tobie na polu, a ty się w domu już z maseczką, znaczy z... Sam się narażasz na poświęcisko po prostu. Dajesz im... To jest specjalnie tak zrobione, żeby... To specjalnie jest tak zrobione, żeby wyglądało coś innego niż tylko, kurde, przebierać się w jakieś biustonosze, nie biustonosze. Pozwolę sobie tutaj zostawić screenshota z twojego Instagrama z podpisem "Tak kończą niegrzeczne myszki". Oczywiście bez związku z tym, że twoja kobieta wbiła na streama i zaczęła ci jechać, że siedzisz w czapce i w szeliku przy 30-stopniowej temperaturze. I że robisz z siebie pośmiewisko. Zresztą nie pierwszy raz. Warto odnotować również fakt, że podczas epizodu Majora w Krakowie proponowałeś Monice, że zamieszkasz w drugim pokoju za ścianą, żeby cały czas być w środku wydarzeń, co pokazuje twoje zaburzenia psychiczne. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o ten odcinek, bo chyba wystarczająco zostało powiedziane. Chociaż czekaj, Sławek, zapomniałbym o twoich kolegach transwestytach, którym udostępniłeś kanał Majora, by przeprowadzili live'a.